Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkę. No niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce? A ty z kneblem. Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. Mieczka. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą memą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Ty to masz łeb. No pewnie, że mam. To jak? Wzywamy loże czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. No i spokój się, Bożyna. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemek. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek. Nie dla nas... Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufą, ale kurwa... W ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera. Potłukłeś się. Dobrze, że pusta. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Wybierasz się dokąd? Nie. Po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki, czy co? Zawrzeć gęby! I widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. A po
pozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka, kurwa. Zawrzyj gębę, Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tak. Dzieńca, drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę. Spokojnie, Og! To mój stary znajomy. Idzie stąd! To wpadnie do zupy! Jestem Rafał. Nigdzie nie idzie! Siada na dupie! Buty robi! Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Powie, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić do... Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz? Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Gratz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś? Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes, też chcesz w ryj? Po... Pana? Chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wyrosną palmy. Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę. Załatwiłem to.
Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch, chłopak. Powiedz, kogo zajebać. Co jest? To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej. Prześladujesz mnie, bezeczniku? Tam hendożenie. Ja go znam. To Wiedźmin Geralt. Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was psi chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! Czary, mary, hokus, pokus. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia stasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wani nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów hendożonych! Dalej, Geralt, na nich! Dawaj ich, Sukrus! Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka, lachociągu. W Zuligradzie to naprawdę moda, żeby golić sitki? Bez, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Ostatniego, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, Chivay? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. Problem? Mamy tu jakiś problem? Nie. Chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę, bo właśnie się żegnali, prawda, Duke? No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Do zobaczenia. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. 3 kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o 3 pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? No i cóż z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach. Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaszyk smakuje? Jak gówno. No dobra. Bierzemy wędki i idziemy nad Pontar. Nikt mi to kurwa nie będzie wmawiać. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego
Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. Na którym powiesili Skelena. Jo, no proszę. A to obrzydliwy typ. I ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przydomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Drwi ze mnie. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i graj. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karbazynowy mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę.